Rozpoczynamy Onet. Wiem, Michał Cysanis jest moim gościem, National Geographic Traveler. Hello, sir. Hello, hi. Nice to meet you. 18 w Onecie, premiera Onet Rano on Tour. Jarek Kuźniar rusza w kierunku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Będzie dokument o Dubaju, który będziecie mogli obejrzeć. Michał jest podróżnikiem. Czy zadajmy sobie podstawowe pytanie. Czy Dubaj da się lubić? No to jest... To nie jest proste pytanie wcale. Nie mogę zacząć od czegoś łatwiejszego. To w takim razie, Dubaj jest jak miastem... się masz? Wspaniale. Dubaj jest specyficznym miastem, bo wszystkim się wydaje, znaczy, tak jak myślimy o Dubaju, to się wszystkim wydaje, że to jest takie miasto wow, że po prostu trzeba je raz w życiu zobaczyć, że przecież to jest w ogóle niesamowite miasto, bardzo bogate, ale też bardzo drogie. Natomiast ja byłem w Dubaju kilka razy. Byłem tam zawodowo, zbierając materiały do swoich tekstów w Travelerze. I powiem ci, że ja nie wiem, czy bym tam prywatnie pojechał, bo dla mnie jest to miasto tak nierzeczywistne zupełnie, tak oderwane od rzeczywistości, to, że to w ogóle jest wybudowane na pustyni, to, czyli, że czyli to właściwie... się kłóci z jakąś racjonalnością. Kłóci się kompletnie położenie. Z racjonalnością, no bo przecież jeśli weźmiemy pod uwagę, że tam jest przede wszystkim pustynia i na pustyni właściwie powstało miasto, podobnie jak Las Vegas wiele lat temu też powstawało na pustyni, ale w tym Dubaju jakby ten przerost wszystkiego jest nieprawdopodobny. To znaczy to, że tam powstają te najwyższe budynki świata jak Burj Khalifa, największe centra handlowe, największe fontanny, największe parki rozrywki dla rodzin, stoki narciarskie i właściwie wszystko wygląda jak... Naprawdę, jakby się zamknęło oczy i taka fata morgana może trochę. 3 miliony ludzi żyje w Dubaju. Z czego większość to są ludzie przyjezdni. To są tak zwani ekspaci, czyli ci, którzy przyjechali do Dubaju do pracy, a nie rdzenni mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mnóstwo tam Brytyjczyków, mnóstwo Amerykanów, mnóstwo też Polaków, którzy pojechali. No Dubaj kusi pieniędzmi, również pieniędzmi w zarobkach, bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że w 2020 roku będzie tam Expo i co czwarty żuraw budowlany dzisiaj pracuje w Dubaju po to, żeby wszystkie hotele wybudować i całą infrastrukturę. Żeby pokazać światu, że jeszcze więcej możemy. No to jest to miejsce faktycznie do zarabiania pieniędzy. Mam kilkoro znajomych, którzy mieszkają w Dubaju. Ale powiem ci szczerze, że kiedy z nimi rozmawiam o życiu w tym mieście, to mówią, że są tam tylko dla pieniędzy. To znaczy mają swój plan. Podobnie jak moje koleżanki, które pracują tam w liniach lotniczych. Dwa, trzy, cztery lata popracować, zarobić, wrócić do Polski. A wspomniałeś linie lotnicze. Moje przeczucie z Dubajem jest takie, nie wyszedłem poza lotnisko, ale na tym lotnisku zgubiłeś można spędzić tydzień życia, bo byłem w Amsterdamie, byłem na Heathrow, byłem we Frankfurcie, ale to jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje w Dubaju. No to jest gigantomania. No, to jest, szejkowie pokazują, że właściwie na wszystko ich stać i że nie ma rzeczy niemożliwych. Niemożliwe nie istnieje. Przesiadka to nie jest taka łatwa sprawa w Dubaju, bo muszą państwo pojechać kolejką na inny terminal, potem autobusem, potem windą, do której trzeba się dostać przez inny terminal. Ale to jest bardzo praktyczna informacja, bo tutaj trzeba sobie wziąć pod uwagę, planując jakikolwiek nawet lot przesiadkowy przez Dubaj, półtorej godziny to jest minimum na przesiadkę na tym lotnisku. No wiesz, no pokazują się z jak najlepszej strony. Zresztą widać też, a propos jeszcze lotniska i linii lotniczych tych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, no że faktycznie mnóstwo Polaków przez ten Dubaj lata jako port przesiadkowy. Jest to niesamowite miejsce, bo można jednak szybko dolecieć do Azji, do wielu miejsc. I te loty jakoś się skracają, przynajmniej te dwa. Natomiast no, samo miasto, słuchaj, no miasto, w którym właściwie nie jesteś w stanie chodzić po ulicy, bo jest tak gorąco, że jeśli jest 50 stopni, no to umierasz generalnie, przylatując z Polski. Jeździsz klimatyzowanym metrem, jesteś w klimatyzowanych autach, stoisz na klimatyzowanych przystankach autobusowych, wchodzisz do klimatyzowanego centrum, do klimatyzowanego hotelu i właściwie nie rozstajesz się ze sztucznym powietrzem. Tak mi się kojarzy też ten Dubaj. Oczywiście to też zależy, co kto lubi, bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest tam największy na Bliskim Wschodzie, właściwie mówi się, że na Bliskim Wschodzie i w Azji park rozrywki, no to oczywiście jest co robić jest i można się pobawić, nie, ale jest zimna woda przynajmniej w nim. Natomiast... No co kto lubi? No, czy ja bym pojechał do Dubaju na zakupy akurat w grudniu? To jest też taki moment, bo w grudniu zaczyna się wielki festiwal zakupowy w Dubaju. On trwa cały miesiąc, zaczyna się tuż po świętach i cały miesiąc. No ale czy ja bym pojechał do Dubaju na zakupy? Nie pojechałbym. Czy pojechałbym na pustynię? Tak. Na pustynię bym pojechał, bo wyjazd na pustynię jest niesamowity. Państwo zobaczą to w materiale Jarka, ale rzeczywiście ta cisza, którą...
którą o dziwo można usłyszeć, jest wstrząsająca. No to jest niesamowite, wiesz, zresztą mówi się, że prawdziwy Dubaj zaczyna się tam, gdzie znikają wszystkie wysokościowce i zaczyna się właśnie pustynia. No to jest prawdziwy Dubaj. Widziałem zachód słońca i wschód słońca na pustyni i powiem ci, że no chyba to były najpiękniejsze momenty właściwie na tej pustyni. Ja obejrzałem ten reportaż. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do tego, żebyście obejrzeli, bo tam pada kilka słów, które zupełnie odwróciły moją percepcję. Jest wywiad z Polką, która mówi, że Dubaj jest bardzo religijnie tolerancyjnym miejscem, że obok chrześcijan są muzułmanie, są wyznawcy hinduizmu właśnie przez to, że tam jest tylu ekspatów. To prawda i powiem ci, że też na to zwróciłem uwagę, gdzie łaziłem po tych różnych dzielnicach, nie tylko tych bogatych, ale na przykład jest tam Deira, taka dzielnica, nie można powiedzieć, że biedniejsza, bo ona słynie z bazaru złota, więc tam jest mnóstwo bogactwa w złocie. Natomiast jest bardziej taka prawdziwa, to znaczy są suki, można porobić zakupy, targować się z mieszkańcami Dubaju. I faktem jest, że no, to wszystko zależy, jak spojrzymy na to miasto. No, ja myślę, że ta dziewczyna jak najbardziej ma tutaj rację w tym, co mówi. Natomiast te religie żyją obok siebie, ale oczywiście religie mogą żyć obok siebie. No, to jest tak, jak w wielu miejscach na świecie różne religie żyją obok siebie. I bo nie są ma pewne stereotypy wielkich... a propos tego regionu oczywiście, świata. Oczywiście, region świata jest bardzo napięty, że tak powiem, zastereotypiony. Ponieważ mamy jedyne stereotypy na temat muzułmanów i jakby cały czas budzi się w nas strach i próbuje się wzbudzać u nas strach na temat muzułmanów. Natomiast no, faktycznie wystarczy pojechać do takiego Dubaju, żeby się przekonać, jak to są fajni ludzie. Po prostu. Michał, dobra, ale czy ja wyjeżdżając do Dubaju powinienem się czegoś bać i powinienem zwrócić na to coś uwagę? Wczoraj spędziłem dużo czasu na różnych forach internetowych na ten temat. No i ta kwestia obyczajowości jednak dla nas Europejczyka jest absurdalnie... Jest to z jednej strony ciekawe, ale z drugiej strony przerażające. Ja bym się tak, przede wszystkim bał dwóch rzeczy. Odejdę na chwilę od obyczajności, ale bałbym się o stan własnego konta, lecąc do Dubaju, że szybko by wyszły z niego pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o obyczajność, ja zawsze powtarzam, że jeśli ktoś jedzie w jakieś miejsce i ma problem z tym, jak się zachować i nie wie, jak się zachować, nie wie, jak się zachować w świątyniach, nie wie, czy na przykład w kraju muzułmańskim, takim jest, jakim jest Dubaj, czy można podać rękę kobiecie, czy nie, czy można się do niej uśmiechnąć, czy nie, czy skończy się to źle dla ciebie i dla tej kobiety, to warto poczytać faktycznie. Jest mnóstwo fajnych stron, na których są prezentowane różnice kulturowe w różnych krajach i wystarczy to przeczytać, żeby się dobrze do tego przygotować. Po prostu. I też wtedy chyba komfortowo można spędzić czas. Absolutnie. Jakby nie bać się, że zrobimy coś złego, tak? Że coś, co będzie odebrane źle przez mieszkańców Dubaju czy innego kraju na świecie. Natomiast ja mówię, no, ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że wszędzie, gdzie jadę, jestem gościem. Jadę do kogoś. Nie czuję się tam. Respektuję się jego zasady. Respektuję zasady i staram się kogoś nie urazić. Dlatego dużo czytam przed każdym wyjazdem do jakiegokolwiek kraju. Mój drogi, mamy ten Dubaj. Ja jadę z koleżanką na wyjazd. Czy to jest prawda? Z koleżanką, to ja nie wiem, czy pod jednym dachem moglibyście. No właśnie pytanie. Czy rzeczywiście, bo czytałem, że te super ekskluzywne hotele, które jednak liczą się z tym, z portfelami gości, że one nie sprawdzają aktu małżeństwa. Absolutnie ale tak się nie dzieje. Zdarzają się, że te hotele inne wymagają tego typu certyfikatów. Tak, natomiast ja się z tym nie spotkałem, chociaż też podróżowałem do Dubaju z moją koleżanką z redakcji i lataliśmy tam we dwoje na różne materiały i też czasami było tak, że mieszkaliśmy w dwóch osobnych pokojach, jeśli mieliśmy na to więcej własnych pieniędzy, a czasami było tak, że zatrzymywaliśmy się w jednym pokoju i nie było ani razu problemu z tym, że nie jesteśmy małżeństwem. Natomiast byliśmy też, zdarzyło nam się być w bardzo drogich hotelach, to prawda, bo byliśmy w różnych miejscach i spaliśmy w jednym z najdroższych hoteli również. Nie ma co ukrywać, na zaproszenie też również tego hotelu, żeby pokazać właściwie, na czym polega to bogactwo jego. I absolutnie nikt tam nie sprawdzał. Ale chyba Dubajowi zależy na tym, żeby jednak pokazać swoją otwartość, mimo tych restrykcyjnych zasad. Dubajowi na tym zależy, natomiast też trzeba pamiętać
Obyczajność dotyczy też na przykład par jednopłciowych, tak? Homoseksualistów, lesbijek, które doskonale wiem o tym, że mnóstwo osób LGBT ukochało Dubaj jako miejsce takie na wyjazdy letnie, wakacyjne, na pokazywanie zdjęć na Instagramie, na Facebooku, pokazywanie tego Burj Khalifa, Burj Al Arab, tych wszystkich budynków, plaż pięknych i darmowych. Natomiast też trzeba pamiętać, że tam stosunki homoseksualne są zakazane. Jeśli ktoś jedzie, no to trzeba być ostrożnym. No nie złapiemy się za rękę. No ja z moim partnerem nie złapię się tam za rękę i nie pójdę. Lepiej chyba buziaka sobie nie dawać na ulicy. Lepiej sobie nie dawać. Natomiast no, ja mówię, no, trzeba po prostu o tym przeczytać i zobaczyć, jakie są te zasady, żeby też nie mieć problemu. Podobnie jak nie mieć problemu z alkoholem, bo to jest też duży problem. Bo tak, nie, poza hotelami nie kupimy alkoholu i tutaj i poza lotniskiem. Pewnie wiele osób pomyślało sobie, jaki jest sens jechać do Dubaju, jak akurat tego napoju nie spożyjemy. Lepiej nie mieć przy sobie alkoholu. To znaczy lepiej nie być pijanym przede wszystkim na ulicy, bo to się może skończyć trafieniem do aresztu. To jest podobnie jak czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy w Katarze, gdzie te zasady są podobne, to znaczy są bardzo restrykcyjne i można trafić i do aresztu, i można zapłacić ogromną grzywnę, przepraszam, również za bycie pijanym na ulicy. Kiedyś rozmawiałem z kolegą z Dubaju i właśnie rozmawiałem a propos pijaństwa, ale nie dlatego, że miałem ochotę się po prostu tam upić, tylko wiem, jak ludzie się zachowują w różnych miejscach i wiem, że można popłynąć na jakiejś imprezie również i nagle wyjść na taką ulicę z hotelu. I rozmawialiśmy o tym, co może się stać w przypadku, jeśli policja podjedzie i zobaczy takiego pijanego człowieka. On oczywiście mówił, że dopóki nie jest się na czterech na łapach. Dole, no to łapach, no to się nic nie stanie, ale jeśli się jest na czterech, to od razu się trafia do aresztu. I faktycznie można mieć spore problemy. No mówię, no trzeba tu uważać, naprawdę. No też nikt nie jedzie się tam, myślę, jakoś upijać w tym Dubaju, ale no, trzeba wiadomo, że pewne sytuacje wynikają spontanicznie, panie Spontanicznie, Michale. Z miejsca wakacyjnego. No oczywiście tak jest, no po prostu. No. Natomiast trzeba być ostrożnym. Dobra, a powiedz mi, bo cały czas mówimy o tej przesadzie dubajskiej, o tych wieżowcach, ale jak ja patrzę na zdjęcie tej słynnej palmy, która powstała, gdzie ludzie żyją. Mówisz o tej wyspie, na której powstają hotele. O tej wyspie. Hotele, tak. Też jedna z bohaterek reportażu, Jarka, mówi, że to dla nas to już jest chleb powszedni, to jest tak jak przejście się Marszałkowską albo Krakowskim Przedmieściem. Ale jednak to na mnie, nie robi na mnie wrażenia wieżowiec, ale to, że ktoś wpadł na tak bezczelny pomysł. Inżynieria stworzyć, jest niesamowita. Jest tam. Trzeba to przyznać, że to, że oni zabierają cały czas po kawałku, zabierają morze i po kawałku jakby zabierają temu morzu teren po to, żeby budować kolejne tam rzeczy, to przyznam ci, że najpierw, kiedy widziałem palmę, na której powstają luksusowe wille, tam oczywiście gwiazdy z całego świata pokupowały domy. Palmę, którą widać, jak się ląduje w Dubaju. Prawie że z kosmosu. Prawie że z kosmosu. Wrażenie jest absolutnie niesamowite. Poza tym, kiedy już się jest też w tym miejscu, na tej palmie, i tak człowiek pomyśli o tym, że faktycznie no, inżynieryjnie jest to mistrzostwo świata, żeby odebrać wodę, żeby wydobyć to wszystko, żeby zbudować całą podstawę i to, żeby powstawały na tym budynki, no jest to dla mnie niesamowite. Znaczy, jeśli chodzi o inżynierię, chociażby dotycząca, ty mówisz o palmie, ale jednak o tym najwyższym budynku, Burj Khalifa, 828 metrów, cztery pałace kultury i nauki, tak? Cztery pałace kultury i nauki, jeden na drugim ustawiony. Ja myślę o samej właśnie wspomnianej klimatyzacji. Klimatyzacji. Albo... No to wiesz, jeśli o tym pomyśleć, no to jest to niesamowite. Oni pokazują, że naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. A twoje ulubione miejsce w Dubaju? Moje ulubione miejsce w Dubaju to jest właśnie dzielnica Deira. Taka bardziej tam jeszcze mogę normalna, się targować, tam gdzie można się targować, tam gdzie są tańsze hotele. Bo to, o czym też powinniśmy powiedzieć, że właściwie dzisiaj do Dubaju wcale nie musimy drogo dolecieć, bo są tanie linie lotnicze, tak, które realizują połączenia z Katowic, jeśli dobrze pamiętam, leciałem raz tanimi liniami lotniczymi i można dolecieć tanio do Dubaju. Są hotele, gdzie właściwie można się przespać za 200 zł za noc, co jest bardzo dobrą ceną w Dubaju, ale to jest właśnie okolica dzielnicy Deiry, tam gdzie jest ten bazar złota i gdzie jest mnóstwo butików i można się targować i kupować pyszne przyprawy, daktyle, materiały, lampy. Co no, kuchnia Bliskiego Wschodu w ogóle jest znakomita, ponieważ jest to kuchnia ostra. Wszędzie właściwie dodaje się papryczkę chili, ale no, w takim upale jest to zrozumiałe. Zresztą ja bardzo lubię kuchnię taką ostrą, więc to jest bardzo dużo, no bardzo dużo kurczaka, dużo mięsa, dużo ryżu,
Ta kuchnia jest też bardzo zresztą światowa tam, bo jest mnóstwo restauracji z całego świata doskonałych, z gwiazdkami Michelin, prowadzonych przez znanych na całym świecie kucharzy. Więc można nawet zjeść wołowinę z Kobe za 1000 złotych kawałek mięsa na talerzu sobie położyć. No to ja lepiej wolę tam w okolicy tego targu słodników się. Lepiej w okolicy targu. Zresztą świetny jest kanał Creek, który płynie przez Dubaj. To jest kanał, wokół którego Dubaj się w ogóle zaczął rozwijać. Tak? I to jest kanał, po którym można przepłynąć sobie z jednej strony na drugą, na Stare Miasto, za złotówkę. Więc, więc ten obraz jakby bardzo bogatego Dubaju, tak, ale są miejsca, w których spokojnie można sobie zorganizować pobyt i nie stracić majątku. Czyli z Katowic tanie linie. Z Katowic tanie linie, tanie noclegi. Poza centrum szukamy noclegu. Jak najbardziej. Jemy na ulicy. Zawsze. Uliczne jedzenie jest najlepsze na świecie. Poza tym tak naprawdę jest najzdrowsze, bo kiedy ktoś się mnie pyta, czy ja się nie boję jeść na ulicy, to ja zawsze mówię, słuchaj, zobacz, ile ludzi tutaj je. Nie ma możliwości, żeby jedzenie było stare. To po prostu przemiał jest taki, że tylko możemy myśleć o tym, że jedzenie jest bardzo smaczne. I proszę się nie dziwić, jak buczy przystanek autobusowy, oznacza to, że ma klimaty zację. Tak. Kiedy jedziesz do Dubaju następnym razem, już wiesz? Ja do Dubaju prawdopodobnie polecę w lutym, ale dlatego, że wreszcie chcę pojeździć tam na nartach i sprawdzić ten stok narciarski. Cztery stoki zresztą narciarskie. Nie, cztery, to tak. Już cztery jest, z czego... To już jest szczyt Fanaberii na pustyni. Szczyt Fanaberii, ale właśnie dlatego chcę to spróbować, bo akurat na to mi nie wystarczyło czasu. Zresztą powtarzałem sobie, że faktycznie jeśli narty, no to raczej w Alpach, oprócz a nie w tego, Dubaju. Że możemy sobie na pustyni pojeździć na nartach, to jest też jedno z największych lodowisk na świecie. No, największe lodowisko na świecie, największe akwarium na świecie, gdzie jest 10 milionów litrów wody. A na tym lodowisku poruszał się nasz kolega Jarek. Zresztą sami ale państwo zobaczą. Umie jeździć na łyżwach. Proszę państwa, co będzie? Zachowajmy tutaj pewien suspens. W niedzielę 18 premiera Onet Run On Tour i Jarek udał się do Dubaju i możecie zobaczyć, jak fascynujące jest to miejsce, które jest pełne kontrastów, tak jak rozmawialiśmy, absolutnie. Ale pewne też pełne gościnności, o której ty wspomniałeś. Jak na gościnność jest naprawdę niesamowita. No i ten Jarek tańczący na lodzie, no to będzie hit. Proszę państwa, Michał Cesanic, dziękuję ci bardzo serdecznie. A u Bartka Węglarczyka jest już znakomity gość. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj ze mną pan profesor Leszek Balcerowicz. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry państwu. No porozmawiamy, oczywiście tematów jest mnóstwo, począwszy od KNF-u. Może troszkę szerzej spojrzymy też na to, co się dzieje w polskiej gospodarce. Już za chwilę, proszę państwa, Bartosz i jego gość, a ja się żegnam, Michał Cesanis, National Geographic Traveler. To było Onet Rano. Trzymajcie się ciepło, miłego weekendu życzę. Do zobaczenia.